Zobaczcie, to jest ta czapka czarodzieja, o której mówiłem. Zobaczcie, jakie mają czapki zwariowane, takie normalnie jak czarodzieje. Zobaczcie, 4,6%. Ja, Audi, chłopaki piją rowaleczki. I like this job. Thank you. Ja. Czy też, że przyszedłeś? Dawaj, dawaj mordy. Dawaj mordy, to pięknie. Zobaczcie, za jaką gościu stoi. Takim karabinem stoi przed tym. Przed sklepem, no nie? Jakby się tu stoi cały czas. Ale to będzie wesoło. Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwszy mroźny poranek w kraju Lesoto. Siemano, jeszcze raz. Jesteśmy, moi drodzy, na wysokości około 1600 metrów chyba. Jest, można powiedzieć, kapkę chłodno. Zagotowałem sobie wodę, ponieważ nie mamy żadnej i chcielibyśmy przelać sobie ją do jakiejś butelki, shakera, cokolwiek, aby mieć coś na drogę. Jesteśmy w guesthouse, który mogliście zobaczyć w poprzednim materiale najprawdopodobniej, za który zapłaciliśmy 150 zł. Oprócz tego, że mamy czajnik, nie mamy nic, nie mamy dostępu do internetu. Poprosiliśmy panią z recepcji, żeby nam troszkę udostępniła internet. Zobaczcie, jaka tutaj jest fura. Stary Chrysler. Taki naprawdę stary, stary. Ja z czajnikiem. Co w ogóle nie ma sensu. Ale bardzo ładne auto. Szkoda, że jest w takim stanie. No już z tego chyba nic się tutaj nie wyczeszę. No ale tak czy jak. Piękne autko. Jesteśmy dość daleko od centrum. Kompletnie nie mamy zielonego pojęcia, co powinniśmy robić. Czy powinniśmy szukać tańszego lokalu, gdzie będziemy mieli jakikolwiek internet, chociaż na tą godzinę dziennie, żeby mieć kontakt z rzeczywistością, żeby napisać, że żyjemy, że wszystko jest w porządku z nami. Że nie wiem, będzie nawet można zmontować jakiś materiał i wstawić na YouTube czy cokolwiek. Chociaż z tym czajnikiem się grzeje, powiem wam. Fajne ciepło jest, to jest, nie wiem, jaka temperatura, strzelam, że około, nie wiem, 5 stopni może być, 4 stopni w Johannesburgu było kilkanaście. No i nie wiem, idę budzić bazę i będziemy decydować, co robimy. Wyruszamy do miasta, to jest nasz hostel, to jest baza. To jest guest house, tak mówiłem, bardzo drogi, słuchajcie, 150 zł za dobę, bez internetu, no tyle dobrze, że ciepła woda jest, w nocy jest dość zimno, idziemy do miasta, dzisiaj będziemy chcieli pozwiedzać troszkę Maseru, czyli stolicy Lesoto, chciałbym wam troszkę informacji przekazać, takich najważniejszych, które ja się dowiedziałem, które doczytałem, gdzieś tam może z jakichś filmików dokumentalnych, jesteśmy zajebiście głodni, więc będziemy szukać jedzenia, będziemy sprawdzać, czy jeżdżą busy gdziekolwiek, pomimo teoretycznego lockdownu, no i w sumie to by było na tyle. Ojdzie pani i będziemy rozmawiać. Dobra, powiem wam, troszkę jakbyśmy się przenieśli w czasie. Czujemy się tutaj na starcie bezpiecznie. Nasz hostel jest ulokowany jakieś 20 minut na piechotę od centrum. Już tak jak mówię, wczoraj nie chciało nam się szukać czegoś innego, było późno, byliśmy bardzo zmęczeni. Widzieliśmy pierwsze, co było. Jest drożej jak w RPA, a ludzie są bardziej tacy sympatyczni, nie wiem. Chodzimy to sobie, każdy jeden gdzieś tu podchodzi, mówi siemano, siemano. Wiecie, tutaj jakby chyba nie ma takiej presji, nie wiem, biały, czarny, tak mi się wydaje. Plus, tutaj mówię, ludzie są tacy bardziej chyba pozytywnie nastawieni. Niby są, ale zobacz. No niby tak, płoty są pod napięciem. Wiadomo, za dnia jest inaczej jak wieczorem. Jak to mawia stare chińskie przysłowie. Dokładnie. Hej, hej. To daje dużo do myślenia, te płoty, jak mówi baza. Są dość mocno po... W sumie wszystkie płoty na dobrą sprawę. I te tutaj po jednej stronie, i te po drugiej stronie. Wszystkie są drutem kolczastym. No tak po prostu... Ale to jest taki bez kitu zwariowany płot kolczasty. Nie takie tylko sobie. Tylko tak widać, że się sobie postarali. Jakby... Naprawdę było tutaj niebezpiecznie, ale tak jak mówię, czuję się, jakbyśmy się trochę cofnęli w czasie może. Wysiadamy pomału do centrum. Zajęło nam jakieś kilkanaście minut. Tu już się robi więcej. Powoli przechodzę. No, nie przechodzę.
więcej ludzi, więcej samochodów. Tam jest nawet KFC, więc nie taka wiocha. Głównie tutaj w Lesotho używa się dwóch języków. Pierwszy, w sumie drugi, to język angielski, a pierwszy to język Soto, używany również też przez mieszkańców w okolicy Bloemfontein, tutaj w RPA, więc w Soto my się z nimi raczej nie dogadamy, ale po angielsku myślę, że bez problemu będziemy szukać jedzenia, pokażemy wam trochę życia w stolicy. Zobaczcie, taką gościu stoi, takim karabinem stoi przed tym. Przed sklepem, no nie? Mówi, że tu stoi cały czas, ale to będzie wesoło. Jesteśmy w lokalnym barze na śniadanie, tu są ceny. To wszystko trzeba dzielić na 4, jak chcesz uzyskać mniej więcej polską cenę. Czyli to jest około 5,50, zależy jaki w danym dniu jest przelicznik. Ryba i frytki, zobaczcie, 25, 30, dużo jest, to jest około 6 złotych. Jedzenie wygląda na dość świeże, są frytki, są jakieś kulki, nie mam pojęcia z czego to mogą być zrobione. No i co, parówka, ryba, kiełbasa, fasolka, a tam jest kurczak. Śniadanie za około 7 zł, frytki podgrzane w mikrofali, kiełbasa chili i kiełbasa normalna. To jest prawdziwa czarna Afryka, moi drodzy. Market jest spoko, lekko bym powiedział chaotyczny, dużo głośnej muzyki, ale ludzie z reguły przyjaźni, uśmiechają się i szukamy autobusu, żeby zapytać, czy gdziekolwiek da się dzisiaj dojechać. Słuchajcie, miłosne rzeczy można kupić, skóra węża, zobaczcie. Skóra węża, tutaj jakiś, nie wiadomo co to jest. To jest chyba martwy orzeł. Zobaczcie. Wow. Szamańskie rzeczy. Stacja autobusowa, już nas obskoczyli wszyscy, każdy chciał pokazywać swój autobus, każdy mówi, że nas zawiezie za dobrą cenę prywatnym samochodem, ale my nie chcemy jeździć, wiecie, prywatnymi samochodami, tylko szukamy autobusu. Jest jeden, ale nie wiadomo kiedy będzie jechał i najprawdopodobniej około 2 godzin, więc dzisiaj raczej będzie średnio jeździć gdzieś po wioskach. Postaram się wam pokazać troszkę tutaj życia w mieście, a powiem wam, że niebo jest niesamowicie niebieskie dzisiaj. Z racji braku internetu u nas kupujemy karty SIM, które są tutaj darmowe, plus kupujemy internet, 3 GB za i to będzie 20 zł. Musimy mieć cokolwiek, żeby wiecie, mieć kontakt ze światem. Pomimo tego, że ludzie są sympatyczni, uśmiechają się i wszystko jest w porządku, to niestety w Lesotho jest bardzo, bardzo duża przestępczość i na jednym z filmów na Netflixie o najcięższych więzieniach świata jest odcinek z Lesotho, gdzie większa chyba część osób przebywających w więzieniu to to osoby, które były oskarżone o gwałt lub pedofilię, więc bardzo, bardzo ciężkie przypadki niestety. Jabłka na targu kosztują 50 groszy za sztukę, bierzemy sobie 4, żeby zjeść w chałupie. Wracamy już pomału do naszego guest house'u i dzisiaj taka pani nas zapytała na mieście, co my tu w ogóle robimy w mieście. I powiedziałem, że zwiedzamy sobie, chcieliśmy zobaczyć jak to jest. I zapytała, dlaczego robimy zdjęcia. Nie lubię takich pytań, jak ktoś pyta, dlaczego coś robię. Bo powiedziałem, że bardzo ładne miasto, podoba mi się, więc robię zdjęcia. I później zapytała nas, czy nie boimy przestępczości, bo powiedziała, że w Lesotho jest duże i pokazała, że tu trzeba, wiecie, kontrolować swoje kieszenie, więc będziemy starać się kontrolować. Jesteśmy już na naszej części, tu jest spokojnie, nie ma w ogóle ludzi. Idziemy chwilę odpocząć, napić się smacznej yerby i później jeszcze będziemy starać się zwiedzać troszkę tego miasta, aby pokazać jak najwięcej. Dodatkowo przypomniała mi się sytuacja, byliśmy do takich chłopaków kupować sobie te karty SIM i gościu pyta, skąd jesteśmy. Ja mówię, że Poland. I on tak pyta i mówi, to gdzieś w Afryce? A on mówi, nie, w Europie. I oni tak, a, okej. Tak więc, geografia mocno.
Jesteśmy jeszcze raz na markecie. Postaram się wam pokazać trochę tego pięknego chaosu i tego kraju, który jest uznawany teoretycznie za niebezpieczny. Ale póki co czujemy się całkiem okej. Pomimo tam kilku jakichś takich, wiecie, nieprzyjemnych akt, że gdzieś tam łapią za ręce, gdzieś prowadzą. To nie jest Azja. No ale trzeba, wiecie, wszystko z kontrolą i szacunkiem, jak zawsze. Co można kupić na markecie, pytacie? Z reguły buty, które wyglądają jak oryginalne, ale raczej nie są, ponieważ kosztują 150 randów, czyli to jest jakieś 35-40 zł. Bardzo dużo butów, które wyglądają jak Puma, ale wyglądają bardzo dobrze. Dużo zauważyłem rzeczy jest firmy LS. Wiadomo, wszystko jest podrobione, ale wyglądają naprawdę, powiem wam, dobrze. Jak miałbym sobie kupić takie buty, to bym sobie normalnie nie kupił. Dodatkowo są jeszcze owoce, ale zobaczcie, bardzo dużo butów, bardzo dużo owoców, czyli jabłek i bananów, ewentualnie jakieś pomarańcze. Dodatkowo fryzjerzy, skarpetki i tego typu rzeczy. To są taczki, którymi się przewozi produkty. Jeżeli ktoś sobie coś tutaj więcej kupi, to się pyk pakuje na taczkę, zawija się tymi sznureczkami, no i się wiezie albo do samochodu, albo komuś gdzieś na przykład pod mieszkanie, jak mieszka blisko. Zobaczcie, Maluti, lokalny browarek. I like this flavor. No, no, thank you. Zobaczcie, 4-6% Maluti, chłopaki piją browareczki. I like this chow. Thank you. Yeah. This one is nice. Thank you, brother. Yes, sir. Have a good day. Okay. Chłopaki piją sobie browarki, ale są bardzo sympatyczni. I tak jak mówiłem na początku, słuchajcie, kraj kryminalistów teoretycznie, bardzo dużo osób w więzieniu. 50% z tych osób podobno za gwałt, gwałt z morderstwem, pedofilia. A póki co, jak się kolego czujesz? Bezpiecznie. No najważniejsze. Zobaczcie, tu się ładuje telefony, tak jak u nas kiedyś na takiej zdrabce, po 20 randów, czyli po mniej więcej 5 zł plus minus i właśnie skończył się internet i trzeba, zobaczcie, na ten sposób, w ten sposób doładować. Nie wiem, czy mamy w ogóle kartę z RPA, czy mamy tam z Lesotho, bo z tego co wiemy, to te karty z RPA działają w Lesotho, ale chyba na odwrót niekoniecznie i nie wiem, jakie to sprzedają. Dali nam po prostu kartę za darmo. Fajny chaos, specyficzny na pewno i bardzo nas zaczepiają, można powiedzieć, bo tu nie ma białych, nie widuje się białych, to nie jest RPA, że raz na jakiś czas, wiecie, zobaczą i tam lekceważą, a tutaj tak naprawdę mocno i każdy nas pyta, dokąd idziemy, każdy jeden, dokąd idziemy, co to robimy, dokąd idziemy, tak wiecie, non stop. Mówimy, że chodzimy w kółko i teraz tak mówimy, że chodzimy w kółko, to wszyscy naokoło wiedzą, że chodzimy w kółko, bo oni krzyczą, ej, oni idą w kółko i tyle. Jakby, wiecie, podają sobie informacje. Tego się nie spodziewaliście, co? Patrzcie, koty w sklepie. Sklepy są średnio zaopatrzone, to są jedne z większych marketów, z reguły prowadzone przez jakichś Hindusów albo Azjatów, Chińczyków na przykład. I trzeba zaopatrzyć się na kolację oraz na śniadanie, bo tutaj głównie się smażonego kurczaka z frytkami, a jedząc trzy razy takie, wiecie, frytki tłuste, no ciężko będzie utrzymać Michał, że tak powiem. Z reguły szukam płatków plus jakieś owoce, żeby było na śniadanie i na kolację pewnie zjemy coś sobie podobnego. A z tego, słuchajcie, robi się pap. To są takie już duże worki. To jest ta taka kukurydza przerobiona na miał. To się po prostu wsypuje do wody i z tego się robi taką papkę. Czyli pap. Robią sobie chyba z nas jajca, ale... No jeszcze mordy z metłami jeszcze. Ci też, że przyszliście. Dawaj! Dawać mordy! Zobaczcie, panie, tu mają lokalne stroje, takie żółte i ten gościu w bluzie Dasa chodzi w kominiarce. Dużo osób w kominiarce się dziwnie patrzy. I mają też takie czapki, takie kikuty odstające, nie wiem jak to się nazywa. Ale takie śmieszne, odstające dzyndzle z czapeczki. Jakby byli czarodziejami. Jakby byli czarodziejami, dokładnie, takie mają czapki. Może uda się jeszcze pokazać, to jest taka lokalna czapka, dokładnie. I autofokus. Zobaczcie, to jest ta czapka czarodzieja, o której mówiłem. Zobaczcie, jakie mają czapki zwariowane. Takie normalnie jak czarodzieje. Normalnie są takie lokalne czapki tutaj w Lesotho, albo takie z takim jeszcze pomponiksem, ale śmieszne. Jesteśmy na wysokości około 1600 metrów nad poziomem morza.
wszędzie tutaj w koło są góry. Nie ma miejscowości w kraju położonej niżej niż 1000 metrów nad poziomem morza. Są takie, taki tak zwany stand taksówkowy, że często się zbierają ludzie, jadą w tą samą stronę, a my pomału do kolegi na kanał. Bardzo to mnie polecam, pomału wracamy właśnie w stronę chaty. Zauważyłem kilka istotnych rzeczy. Na przykład takie, że nie ma tutaj w ogóle policji. Nie widzieliśmy ani jednego policjanta. Widzieliście jakiegoś policjanta? W sklepach. To nie policja. To prywatna ochrona z bronią. A policja też powie, może prywatna. Nie, policji takiej nie ma, żeby jakiś funkcjonariusz policji. Więc wydaje mi się, że gdyby coś się działo nawet, to pewnie nawet by nie było się do kogo zwrócić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no zaczepiają nas często, pytają, gdzie idziemy. Zaraz wszyscy wiedzą, gdzie idziemy. Albo że są biali na markecie na przykład. Trzecia rzecz, jak pytają nas, skąd jesteśmy, mówimy, że z Polski, to w ogóle są w szoku strasznym. Jak takim dziewczynom mówiliśmy, że Polska, Europa, to normalnie aż się prawie zatelepały. No naprawdę, ta dziewczyna była taka, wiecie, z 17 lat miała, jak byliśmy, że Polska, Europa, koło Niemiec, to już wiecie, takie wyobrażenie. Ich paszport pewnie jest taki, wiecie, papierowy, że jedynie pewnie można pojechać ewentualnie gdzieś tam do RPA, jeżeli w ogóle można. Nawet jeżeli się wyjedzie, to nawet pewnie, jeżeli się ma pieniądze, to ciężko wyjechać gdzieś dalej. Nie wiem, jak silny może być paszport z Desoto, ale wydaje mi się, że niekoniecznie. Do RPA może pojechać. No, tak. Może pewnie do RPA, bo gdzieś tutaj do jakiegoś Swazilandu i... Kurwa, szczury. To nie to szczury biegają w krzakach. A ogólnie czuliśmy się dobrze. Zaczepiali, dziwne są takie spojrzenia ludzi, którzy mają kominiarki na twarzy i to jest takie, no wiecie, chodzicie sobie po markecie i wiecie, ludzie w takich kominiarkach typowo, taka cała, że widać tylko oczy, tak dziwnie patrzą i jest taka rozkmina, czy gdzieś tam nie będą burkać, ale z reguły chyba po prostu patrzą, bo są w szoku. Nie wydaje mi się, żeby tu było dużo turystów i vlogów samego chyba RPA też jest mało, tak jak mówiłem. Z reguły same takie negatywne opinie dostałem od ludzi po opublikowaniu tego, że jesteśmy na Instagramie w Lesotho, ale pozdrawiam, pan Paweł Krzyk, to jest gościu, który zwiedził już praktycznie cały świat, opisywał już chyba w roku 2014 bardzo dobrze Lesotho, mówił, że jest bezpiecznie, że jest fajnie, że warto pojechać za miasto, więc jutro będziemy wybierali się za miasto, a dzisiaj pokazywaliśmy to, co można zobaczyć w centrum. Moi drodzy, to jest ta czapeczka, o której mówiłem, jest nawet na tablicy rejestracyjnej. Lesotho 1822. Albo to jest z czasów... To jest ta czapeczka. Albo to jest z czasów Soto, albo to jest z tych czasów jeszcze buszmańskich, ale nie jestem pewny. Drodzy, to są te czapki, o których wam wspominałem. Jestem teraz oficjalnie prawdziwym lesotańczykiem. Dobrze wygląda, mordo? Kozacko, mordo. Kozacko. Oficjalnie, moi drodzy, lesotańczyk. I tutaj zobaczcie wszędzie. To jest flaga chyba Lesotho. I również jest ten kapelusz. Dobra, pokazuję wam oficjalnie, to jest flaga Lesotho, tak jak mówiłem. I ta czapka też tutaj jest ujęta. Moi drodzy, przy lesotańskiej, nie wiem, tak się mówi, herbatce, pora się pożegnać. To jest mój ziomek Baza Travel. Wpadajcie nie do niego. Do niego na kanał, właśnie się uczy, zobaczcie, hiszpańskiego, chłopak stara się gdzieś tam ogarniać, wpadajcie do niego, Insta, YouTube, na moje Insta też, Piotr Polo Przewarski, jest dużo rzeczy, których nie ma na filmikach, po prostu są takie luźne sceny, które łatwiej zrobić telefonem, a niekoniecznie łatwo jest zrobić kamerą. Jutro ruszamy dalej, po Lesotho chcielibyśmy zobaczyć trochę takiej typowej wsi, podobno jest taki, wiecie, gruby ogień, w sensie bardzo żyją tak, można powiedzieć, prymitywnie, jak gdzieś tam wiecie, a można powiedzieć setki lat temu gdzieś w Europie. Zobaczymy, jak to faktycznie wygląda. Jestem mega zaciekawiony tym krajem. Faktycznie nie ma w ogóle dużo vlogów na polskim YouTubie. Mam nadzieję, że wam się podobają vlogi, więc jeżeli podobają się, pamiętajcie, jak dajecie łapkę do góry, dajcie komentarz, algorytmy gdzieś tam wiecie, lepiej pracują. Subskrypcje również, pozdrawiam serdecznie. Widzimy się w kolejnym odcinku w Królestwie Lesotho. Nara!
Yeah.